wchodzimy do kontry, jest Zahara, rzuca piłkę w stronę Chwitrego, w stronę Chmiela, no ale nikt tej piłki nie przejął i znowu Arka, taka bezpańska piłka teraz trafia pod nogi kogo? W każdym razie wbiega w pole karne, to zawodnik i strzela. Łyżykowski, ale broni Gorczyca bardzo dobrze. Zobaczymy, nie dorzuca Miękko i... Zamieszanie w polu karnym, ale łapie szlaga. Ostatecznie tam próbował kto? Czy Jacek Kowalczyk, zdaje się, Pitry nie osiągnął piłki. I Kowalski, jest szansa na kontrę dla Arki. Podanie na prawą stronę. Do Fisa. Fis. Tak. Wycofuje znowu do Kowalskiego. Ten wbiega w pole karne na pełnej prędkości. Do nie zatrzymywał. Ale teraz Belianczyk szczęśliwie bardzo interweniował. Ale nie może tak interweniować w naszej, nawet nie polu karnym, tylko w naszej piątce Jan Belianci. No bo... Na lewej stronie pozorom karnego, ale otoczony przez trzech rywali. Podał jednak do Stefańskiego do środka. Ale jest szansa! Ale zmarnował teraz Mateusz Zahara. Marnował, to jest po prostu zbyt mało powiedziane. Aż Jacek Krysiak się poderwał teraz. Może nawet z tego dośrodkowania strzelić bramkę. No, znamy go z tej strony. Jest mocne wstrzelenie w pole karne. Bardzo dobre dośrodkowanie. Nie ma bramki! Kapitalne dośrodkowanie i strzał Pitrego. No. Pitry oszukał tego właśnie kapitana zespołu Mazurkiewicza i szansa na prostopadłe podanie. Nawet się udało do Stefańskiego. Jest pierwszy, nie ma bramki! Ale rzut rożny będzie na Gieksę, chociaż no już to po raz kolejny. Ja do przodu przejął Pitry na chwilę, ale faulowany. Wydawało się, że nasz zawodnik prostopadłe podanie będzie w razie Arka, lobuje w Gorczyce. I nie ma bramki, czy jest? Nie ma. Nie ma, spalony w ogóle. Ale włączył się do ping tutaj kibiców. Kowalski w pole karne. Bardzo dobra piłka, może być w razie przedłużona przez naszego zawodnika, tak? Tak to wyglądało, jak ta bramka stracona na Warcie Poznań. Ale uwaga, bo ten Pruchnik w pierwszym kontakcie z piłką mógł uderzyć, a po prostu wykonał coś takiego, co spotkało się tutaj z salwą śmiechu na stadionie w Gdyni. Dobrze, że Rzepka teraz. Tak, groźnie. A i teraz na szczęście piłka. O Jezus, Maria Święta. Tak jest, korner dla 14 minut do końca. Ja tak Gorczyca mija się z piłką, ale na szczęście przeszła ona przez całe pole karne. Ale będzie druga szansa na dośrodkowanie. Tutaj zamieszanie może być w grodzie Gorczyca, musi uważać. Łapie tę piłkę wysokim takim lobem, leciała niczym w Polkowicach. Piłka po strzale Szymury, ale tym razem Gorczyca jednak mógł interweniować. Jest Jarzębowski z dystansu, Jarzębowski uderza dobrze, Gorczyca wypluł piłkę, ale, ale fatalnie. Koniec, się... co tam będzie się dalej działo?